Cześć, witam Was serdecznie w najnowszym odcinku naszego cyklu Meblorady. Kontynuujemy podróż naszej kolekcji Rustyk po trendach. Dzisiaj zobaczycie rustyka w wydaniu bardziej nowoczesnym, bardziej miejskim. Jeżeli jesteście ciekawi, oglądajcie dalej. Mam już dużo dodatków, mam dużo dekoracji, więc możemy zaczynać. Tradycyjnie zaczniemy od łóżka. Jak wiecie, lubię, jak jest dużo podłóg. Dzisiaj mam takie ciekawe, dosyć wzorzyste poduszki. Zaraz je poukładamy. Zaczynamy od dużych. Rozstawimy je tak. Druga poducha nietypowa, podłużna. Też w fajnym wzorze, trochę ją podniesiemy do góry i na koniec takie nieco mniejsze, również wąskie. Sprawdzimy, czy jest ok. Jeszcze tą jedną sobie podniosę trochę wyżej, bo widzę, że jest nierówno. O. Do poduszek mam narzutę. Ja się na początku trochę obawiałam, że wzorzyste poduszki, do tego wzorzysty koc, że to wszystko wywoła nam jakiś taki efekt oczopląsu, ale zobaczycie, że nie, że wygląda to fajnie. Ja ten koc ułożę sobie tak asymetrycznie, żeby też troszkę było widać ten, który mamy pod spodem w grafitowym kolorze. Ok, przejdę z drugiej strony. I myślę, że to będzie wyglądało w porządku. Okej, idziemy dalej. Jesteśmy przy łóżku, potrzebujemy lampki nocnej. Ja dzisiaj wybieram lampkę w takim dość industrialnym klimacie. Ona jest w całości wykonana z metalu, klosz ma w takim fajnym miedzianym kolorze. Ustawiamy ją oczywiście na szafce nocnej. Okej. Jesteśmy przy metalu i jesteśmy przy oświetleniu, to chciałabym Wam pokazać kolejny fajny dodatek z ciemnej stali, poczwórny świecznik, który będzie ciekawie wyglądał, myślę, że na naszym parapecie. Teraz dla zrównoważenia tej ciężkości metalu trochę zieleni, trochę roślin. I kolejny dodatek, który trochę nam całość rozjaśni, trochę ożywi dość ciemną kolorystykę. To taki dodatek z przymrużeniem oka. Nasza owca, która wędruje tutaj na komodę. Na komodzie będą stały jeszcze dwie jasne rzeczy, czyli nasza sartowa tabliczka z sentencją i zegar. Może odwrotnie. Zwróćcie jeszcze uwagę na tą lampę stojącą. Ona fajnie koresponduje z lampką nocną, również jest w takim nieco loftowym klimacie. Całość daje taki nowoczesny, fajny efekt. Z nimi fajnie koresponduje też kosz od rustykalnych uchwytów. To jest taki kosz, gazetnik na kółkach z metalu. Wygląda fajnie jako dodatek. Zwróćcie też uwagę na to, co mamy nad łóżkiem, bo jest to przepiękna mapa i ciekawostką jest to, że ona fajnie wygląda tu, w tej nowoczesnej, miejskiej aranżacji, ale wykorzystamy ją również w innym stylu, w stylu bardziej retro. Na koniec jeszcze chcę Wam pokazać jedną ciekawą rzecz. Wykorzystaliśmy tutaj jako dodatek drzwi przesuwne. Ale nie w ich podstawowej funkcji drzwi, ale w funkcji takiego właśnie ciekawego dodatku. To są drzwi z tablicą, po której można pisać. Nowoczesne, fajne i kolorystycznie ciekawie tutaj nam korespondują z całością. Fajnie zamykają przestrzeń. Warto zwrócić na nie uwagę.
Jak widzicie, rustyk dobrze czuje się nie tylko na wsi, równie dobrze odnalazł się w klimatach bardziej miejskich. Fajnie w tym stylu, w takim bardziej nowoczesnym, wygląda również łóżko Ostrowid. Zachęcam Was do zainspirowania się również tamtą aranżacją. Na dziś bardzo Wam dziękuję. Napiszcie w komentarzach, jak Wam się podoba efekt, na co zwróciliście uwagę i koniecznie obserwujcie nasz kanał dalej, bo to jeszcze nie koniec podróży rustyka po trendach. Zaproszę Was jeszcze do innych aranżacji, pokażę Wam inne style. Zachęcam Was do oglądania. Do zobaczenia. Cześć.